Ukradziono sygnet, który w tajemnicy przed opinią publiczną transportowany był statkiem z Barbadosu do naszego portu. Dwa tygodnie wcześniej. Zapraszamy na drożdżówki. Dzień dobry, Agata Czarnecka. O rety, boję się. Ojej, mam nadzieję, że to nie na mój widok. Mam nadzieję, że nie zemdleję. Au! Spokojnie, na razie tylko przemyłam wacikiem. Zawolałem, mnie postrzelił tajemniczy milioner, którego sprawą się zajmuję. Jest pan prawnikiem? Jestem detektywem, który został postrzelony wacikiem. Kawiarnie, restauracje, życie towarzyskie miasta toczyło się szybko i głośno. Wszyscy mieszkańcy wyczekiwali przybycia do portu wielkiego statku z Nowego Jorku. Dzień dobry, panie Sprensino. Stolik dla pani? Dzień dobry. Szukam przyjaciela. O, jest! Wziąłem ci to, co zwykle. Dzięki. Spore zakupy. Wiem. Ostatnio narzekałam, że jestem bezrobotna. Ale muszę na ten bal. Możliwe, że wkrótce ja też będę bezrobotny. O, co się stało? Dostałem ultimatum. Albo zrobię rewelacyjną relację z przypłynięcia tego statku, albo mogę pakować manatki w redakcji. Na statku, który tu płynie z Nowego Jorku, jest Gloria! Super. A kto to jest? Wspaniała dziewczyna. Kiwi Mango Kokos. Do dziś pamiętam ten cudowny zapach jej włosów. Tyle, że wciąż nie wiem, kim ona jest. Nie rozumiesz. Będzie bardzo okazji przypłynięcia tego statku. Gloria wystąpi tam jako gwiazda. Czaisz? I mogłabyś namówić się, żeby udzieliła mi wywiadu? Nie widzę problemu. 12:00? Muszę lecieć do redakcji. Odezwę się wieczorem. Rachunek szanownego państwa. Bo widzi pani, kolega już poszedł, a ja jestem bezrobotna. Zawsze fascynuje mnie pani akcent. Czy pani jest z Hiszpanii? Nie, z Kościuszyny. Pani Sprensino, rachunek sam się nie zapłaci. Proszę mi tu nie podskakiwać. Im bliżej było do portu, tym bardziej Gloria była zdenerwowana. Chodziła po kajucie w tej z powrotem, omal nie robiąc przez to dziury w dywanie. Tu będzie bezpieczne. Tak, Gloria. Chyba znalazłam dla niego miejsce. W ogóle nie chcę z nim schodzić na ląd, dopóki konkretnie nie umówimy się na spotkanie. W takim razie wrócę tu po niego po balu. Muszę kończyć. Przepraszam się na chodzę, naszą wyjątkową pasażerkę, ale jako kapitan pragnę osobiście poinformować panią, że do portu przypłyniemy już wkrótce. Czy wszystko na tym statku jest tak precyzyjne jak ten termin przypłynięcia? Kapitanie. Robin Kowalski. Rob, chciałabym tu zostawić moje rzeczy na czas pobytu w porcie. Powiem wprost, nie chciałabym, żeby moja kajuta była sprzątana. Zawsze sprzątamy kajuty w czasie pobytu w porcie. Jak pan widzi, jestem straszną bałaganiarą. Jak ktoś mi zrobi tu porządek, to nie będę mogła niczego znaleźć. Panie Morrison! Gdzie się pan schował? Po co to zżera prąd? Proszę nie wyłączać wiatraczka. O, wydało się, gdzie jestem. Czy pan jest poważny? Powinien się pan już przyzwyczaić. Nie jestem tu pierwszy raz. Boję się spotkania z Glorią po latach.
boję się, że uzna, że nie jestem taki przystojny jak kiedyś. Siedzi pan w spodniach na toalecie? Taka tradycja rodzinna. Mam tylko nadzieję, że w statku Glorii napadną piraci. Po co mieliby to robić? Po to, żeby ukraść sygnet. O, jaki sygnet? Do komnaty pełnej skarbów. Co za bajki pan opowiada? Wywołaj Dzina z lampy i poproś go w moim imieniu. To by zawsze świeciło. Słoneczko. Panie Morrison? Zapraszamy na drożdżówki. Agata? Gadająca drożdżówka? To ja, George, pamiętasz mnie? George Kipling? Nie poznałam cię w tym przebraniu drożdżówki. Niestety, muszę się ostatnio w tym męczyć. Krucho u mnie z kasą. Może chciałbyś się spotkać wieczorem i pogadać? Pełno tutaj dziwnych typów. Jesteś pewna, że to dobre miejsce na spotkanie? Mam ofertę idealną dla ciebie. Nigdy więcej nie będziesz miał problemów finansowych. Brzmi, jakby to było nielegalne. No pewnie, że to nielegalne. Nie śmiej się. Wiadomo, że nie cierpię tej roboty. Ale wolę to, niż mieć później problemy z policją. I tak nikt cię przecież nie rozpozna. Nawet ja cię nie poznałam. No dobra, wchodzę w to. Jaki mamy plan? Plan poznasz wkrótce. Muszę tylko zdobyć szczegółowe informacje. Agata! Cześć, Terry. Rano był kurier do ciebie. Zostawił jakąś przesyłkę. Ale jej nie otwierałeś? Nie, no coś ty. Nigdy nie otwieram przesyłek do kogoś. Czasami tylko z ciekawości nie potrząsam. Co za... Miał dostarczyć do rąk własnych. No, ale zostawił u mnie w rejestracji. Ostrożnie! Chlupie jak w zupie. Dlaczego ty się tak boisz? Co ty tam zamówiłaś? A to tylko zakonserwowane oko w formalinie. Pielęgniarki to jednak dziwne hobby miewają. Dzień dobry. Jak tam dzisiaj samopoczucie? Skąd taki dobry nastrój? Bo jakaś wielka wygrana w totolotku? Nie cierpię zastrzyków. Ile to by jej się trwało? Postaram się być bardzo delikatna. Czy te opakowania po zastrzykach nie były wcześniej niebieskie? Bo te są różowe. To są zamienniki. Tam też się skończyły. Auć! Kręci mi się w głowie! Usiądź na krześle. W której części statku jest sygnet? Gloria zawsze była wielką fanką Jamesa Bonda. Założę się, że się nim zainspirowała. James Bond zawsze chował pistolet pod poduszką. No dobrze, a co ten sygnet pod poduszką ma wspólnego ze skarbcem? Sygnet to klucz, który otwiera wielkie wrota do Dzina w lampie. Gdzie jest ten skarbiec? Muszę narysować sobie mapę. Są bardzo dziwne te różowe ampułki. Róż, no cóż. Chyba naprawdę boję się tych zastrzyków. Tymczasem w porcie. Glorio, tak się cieszę, że cię widzę. Słuchaj, tu jest mój kolega. Mógłby zrobić z tobą wywiad? Kochaninka, nie teraz. Co za sprytna baba. Może pani kolega chciałby zrobić wywiad ze mną? Jestem kapitanem tego statku. Dobra, chodź pan. Dziękuję, że zgodził się pan na wywiad. Nigdy dotąd nie udzielałem wywiadu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Wchodzimy na antenę. Moim i państwa gościem jest kapitan Robin Kowalski. To już? Jak minęła podróż z Nowego Jorku? Ja mam inne pytanie. Ten mikrofon to Chińczyk, czy może lepszy model? Nie, nie, proszę nie dotykać. Przecież to się wytnie. To idzie na żywo, jak nic stracę pracę. Myślałem, że udzielanie wywiadu jest o wiele trudniejsze. Nie wiem jak pan, ale ja się czuję przed mikrofonem jak ryba w wodzie. Katastrofa, zwolnił mnie. A tutaj to będzie nadawane?
proszę zostawić ten mikrofon, bo skończę przez pana w telewizji śniadaniowej. By ukoić nerwy, Sam umówił się na pilną wizytę z Daisy, terapeutką, która wyciszała detektywów przytulaniem. Wyciszająca terapia z przytulaniem nic tu nie pomoże. Dopóki będziesz brał te zastrzyki, to będziesz nerwowy. To wszystko przez tą pielęgniarkę. To ile jeszcze będziesz brał tych zastrzyków? Już tego nie liczę, już jestem skołowany. Jesteś bardzo spięty i bardzo gadatliwy. Co robisz? Jest! Sam, według tej recepty zastrzyki skończyły się ci 2 dni temu. Dokąd idziesz? Sam nie lubił tego miejsca. Było pełne igieł i strzykawek. Słucham. Mam bardzo ciekawe pytanie. Czy tu pracuje siostra Agata i nie chodzi o zakonnicę? Wyobraża sobie pan. Ona nie przyszła do pracy. Przełożona pielęgniarek poszła do jej domu sprawdzić, czy wszystko w porządku. A ona się wyprowadziła. A mam takie pytanie, jak się pan nazywa? Justin Barbier. O, rety. Wiem. Wszyscy mylą mnie z Dawidem pod siadło. Zapraszamy na pokład! A ja, jako kucharz, zapraszam na degustację. Mackie ośmiorniczki i zupa z meduzy. Przepraszam, ile kosztuje wstęp? Nic, może pani wejść. Przepraszam, przejście dla strażaka. Czy pan tu jest kapitanem? Tak, ale na coś wystarczy wiatr. Ale to pomyłka, Louis Nielsen, dowódca portowej straży pożarnej. Czyspy blask mojej sławy, wymagał już ukaszenia. Ale czy ma pan zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej? Panie dowódco, co mamy robić? Marian, jesteś strażakiem. Nie możesz palić papierosa na służbie. Jest! Tak, zdecydowanie jest fanką Jamesa Bonda. Przepraszam, co tu się dzieje? Proszę się cofnąć. Nikogo już nie wpuszczamy. Jestem pasażerką tego statku, teraz już mocno zaniepokojoną tym, co się tutaj dzieje. Tam na przykład idzie zdenerwowany facet z wałkiem do ciasta. Na dodatek idzie w naszym kierunku. Benek, sukces! Ja to gondolę! O co ci chodzi? Najpierw załoga narzekała, bo wyczuła szczyptę szafranów w zupie, a teraz te tłumy, zamiast się częstować, to robią sobie zdjęcia z zupą w meduzy. Dosyć mam tego! Schodzę na ląd! Benek, zatrzymaj się, wpadniesz pod autobus! Poszukam sobie innej roboty! Wyglądają na muzyków z Meksyku. Zapraszamy gości z Meksyku, ole! Proszę nie generować jeszcze większego tłumu, bo będę pana musiał powalić na glebę. Niech pan płości moją rękę! Wzywam wsparcie! Pan mi lepiej odda ten wałek. Moje narzędzie pracy! A, taki wałek! Nie oddam! I tak oto nadszedł wieczór balu. Tajemniczy milioner wydał fortunę, aby spektakularnie powitać statek i kapitana Robina Kowalski. Zaraz po występie podajemy żabie łódka. Przypominam, bez keczupu. Przepraszam, którędy na scenę? Co pani tu robi? Co ja tu robię? Co pan tu robi? Przecież pracował pan jako kucharz na statku, którym przypłynęłam. Niech mi pani nawet o tym nie przypomina. Gdybym tylko dopadł tego kapitana, celebryta się znalazł. Też jestem na niego zła. Puścił tłum ludzi na statek w porcie. Ludzie, zanim zaproszę na scenę naszego świata, opowiem wam wszystkim piękny list. Zaczyna się.
Muszę iść na scenę. Gloria, dlaczego tak bardzo zmienił się twój stosunek do mnie? Zejdź mi z drogi, wojownicza Alameo. Co ona taka nerwowa? Ludzie! Przed wami jedyna w swoim rodzaju, prosto z Nowego Jorku, Gloria! Jako? Łosiak. Pamiętasz, to był wrzesień. Zobaczyłeś mnie przed szkołą, moje piękne włosy. Poczułeś ich zapach i zakochałeś się. Pamiętasz ten zapach, to kiwi, mango, kokos, to szampon był mój. Czy zostałeś prywatnym detektywem właśnie po to, by odnaleźć mnie? O rety! To chyba o mnie! Oczywiście, że o mnie! Nie widzę żadnego innego prywatnego detektywa! Na lekcjach, kiedy mogłeś, dotykałeś pokryłem moje włosy. Myślałeś, że tego nie widzę, ale ja plan miałam, żeby uwieść cię. Ludzie, będzie bis! Przed wami Gloria Łosiak! Czy ktoś wie, jak zniknęła Gloria? Para? Jaka para? Wejście zabronione. Skąd znam ten akcent? Czy pan jest z Portugalii? Oczywiście, że z Portugalii. A nie z Wąchocka. Szamum Glorii. Jestem pasażerką tego statku. Jest zamknięte do odwołania. Ale tam są moje rzeczy. Proszę. Zapomniałam kosmetyczki. No dobra. Ale proszę wrócić za 5 minut. Obrigada. Stało się najgorsze. Gloria odkryła, że sygnet zniknął. Jej strach przed tajemniczym milionerem osiągnął apogeum. To mój koniec! Co to? Mapa! Co wy tu robicie? Kancmon zaraz posypcze! Morgan! On jest jakiś dziwny. Udaje, że ma psa. No dobra, ja psa mam jeża. Jest Jose! Ole! Tequila! Chodź, tu za rogiem się schowamy. Jak daleko musimy iść tym tunelem? Nie pękaj! Jeszcze kawałek. A! Nie wiem, czy to jest tego warte. Jesteś pewna, że to właściwa droga? Na pewno nie masz gdzieś w innej kieszeni tej swojej mapy? Weź się w garść, George. To tylko szczury. Już nic straszniejszego nas w tych kanałach nie spotka. Coś mnie dotknęło. Jakaś ręka. Przecież poza nami nikogo tu nie ma. Poczekaj, odpalę flarę. Trupy! Szkielety! Zabierzcie mnie stąd! Pewnie ktoś, kto ukrył ten skarb, specjalnie zbudował tą ścianę z szkieletów. Niby po co? Żeby wystraszyć takich śmiałków jak my. Szkielety nic nam nie zrobią. Agata, nie dam rady. Ja się wycofuję. Dalej idź sama. Tymczasem w okolicy pojawiła się też Gloria w towarzystwie strażaka Luisa. Bardzo przepraszam, że fatyguję pana tak w środku nocy, ale... Boję się iść sama. Wie pan, jakie czasy. Można w łeb dostać. Mam nadzieję, że to coś ważnego. Stać! To teren prywatny. Pan nie rozumie powagi sytuacji. Musimy przejść. Pokażcie dokumenty. Jedynym dokumentem, który mam przy sobie, jest legitymacja Fundacji ADAPA. Tak, mam ulubione na Facebooku. Dowódca Straży Pożarnej w porcie, Louis Nielsen. Człowiek! Z odznaką! Proszę przejść! O, jaki ładny jeżyk! Glorio, przechodzimy! Strażnik nas przepuszcza!
korytarzu było wiele drzwi. Agata nie wiedziała, które z nich można otworzyć tajemniczym sygnetem. Nie wiedziałem, że tu są takie kanały. Wie pan, podziwiam pana. Jako strażak z pewnością jest pan bardzo odważnym mężczyzną. Zaraz, czy pani mnie podrywa? Ratunku, szczury, szkielety! Nie wiem, kim jesteś, ale poczekaj na mnie! Mężczyźni. Już macie! Tam są ludzkie szkielety. I szczury! Co za ludzie? Normalnie typi snap! Kolejni, skąd tu tyle ludzi? Proszę nas przepuścić. Mój przyjaciel jest dziennikarzem. Dobry wieczór, Wodziopolnik. Dobra, dziennikarz może przejść. Ale pani niestety za bramkę. Ale ja też chcę przejść. Ja też jestem bardzo ważną osobą. Ale to nie wiedziałem. Ostatecznie też może pani przejść. Dziękuję. Nie chcę być niemiły, ale co miałaś na myśli, mówiąc, że jesteś bardzo ważną osobą? No jak to? Przecież jestem bardzo ważną osobą. Dla siebie. Tymczasem w tajemniczej komnacie. Po otwartych drzwiach wiem, że tu jesteś. I masz coś, co należy do mnie. Jeśli mi tego nie oddasz, będę miała spore kłopoty. Posłuchaj, oddam ci ten sygnet, jeśli powiesz mi, jak korzystać z tej magicznej lampy. Dziewczyno, o czym ty mówisz? Ten złom nie działa. Nie wiem, może mocniej trząść? Nie, daj spokój, żartowałam. Bodzio, jesteś wyższy. Tam jest u góry dziura. Zobacz, co się tam dzieje. Tam są dwie kobiety i zaplątany w pajęczyny jakiś facet w kącie sali. Co mówią? Powiedz, jak wywołać dżina z lampy, a oddam ci sygnet. Ty naprawdę wierzysz, że w tym jest ukryty dżin? Wiem to z dobrego źródła. Czy ja widzę łzy w twoich oczach? Chyba ktoś ze mnie zakpił. Skoro magiczna lampa nie istnieje... Nic mi już nie pomoże. Dziewczyno. Poznaliśmy się na studiach. Dość szybko się w sobie zakochaliśmy. Po kilku miesiącach naszej znajomości już spodziewaliśmy się dziecka. Niestety zdarzył się wypadek. W drodze do pracy potrącił mnie samochód. W ciężkim stanie trafiłam do szpitala. Lekarze nie dawali mi szans na przeżycie, chyba że w ciągu kilku godzin znalazłby się dawca większości organów wewnętrznych. Wtedy mój narzeczony zabił się. Lekarzom zostawił karteczkę, żeby dali mi jego organy. To ja powinnam zginąć, a nie on. Zostałam sama, bez ukochanego i bez dziecka. Tyle lat to ukrywałam. Nie mów o tym nikomu. Daj spokój. Nikogo tu przecież nie ma. Sik! Chyba utleje pajęczyny. To chyba ten dżin. Wyszedł z kąta ten facet w pajęczynach. One myślą, że to dżin z lampy. Wow! Niezły materiał na reportaż. Sam Morrison, prywatny detektyw. Pan też przyszedł wywołać dżina? Sam! Ty też wierzysz w tego dżina? Wiedział pan o sygnecie, ale nie miał sygnetu. Więc jak pan tu wszedł? Jest co najmniej dwoje niezamykanych drzwi, przez które da się wejść do tej komnaty. Ale tu jest tyle tajemniczych przedmiotów. Wejście nie jest chronione? Nie trzeba mieć sygnetu? To dawna piwnica teatru, a to wszystko, co widzicie, to są rekwizyty teatralne. Skoro te rzeczy nie mają żadnych. I żeby tu wejść, nie jest potrzebny sygnet. Po co więc tu przyszedłeś sam? Żeby cię chronić. I nie chodzi o reklamy Krymu do rąk. Ten tajemniczy milioner, który ci kazał przywieźć ten sygnet, to niebezpieczny gangster. Jestem już na jego topie od tygodnia.
Niebezpieczny. Czy on zabija ludzi? Ktoś wisi na ścianie. Bodzio Polnik. Jestem dziennikarzem lokalnej stacji radiowej. A ja jestem bardzo ważną osobą i nie pozwolę się ignorować. Sprężyna, to ty? Nie gadam z tobą. Wybacz, nie poznałam cię wtedy. Byłam tak przerażona, że zgubię ten sygnet. Po co mówił mi pan, że znajdę tu coś, co spełni moje marzenia? Nie powinnaś mnie słuchać, nie stoi się nad tą szykawką. Język mi się plącze i gadam same dęby małe. Niezła historia, Bodzio. Glorio, kiedy miałaś przekazać sygnet? Dziś, po zachodzie słońca, na Starym Pobrzeżu. Tajemniczemu milionerowi, który może być niebezpieczny? Nie, typowi spod ciemnej latarni. Chyba spod ciemnej gwiazdy. Ma stać i czekać pod jedyną nieświecącą latarnią na pobrzeżu. Mam was, kagatki! Milicja już jedzie! Jest mi już wszystko jedno. Mogą mnie aresztować. Agato, za co miałabyś być aresztowana? Twoja historia jest taka smutna. Zdecydowałam, że nie zgłoszę sprawy o kradzież sygnetu. I myślę, że sam... Jeszcze przed chwilą tu był i miał w ręku sygnet. Łączę się z redakcją. Ukradziono sygnet, który w tajemnicy przed opinią publiczną transportowany był statkiem z Barbadosu do naszego portu. Jest z nami Gloria Łosiak. Nie ma jej! Pobiegła za tym detektywem. Coś o tym wiem sam, kiedyś byłem młody. Co tutaj robisz? Daj mi ten sygnet. Ja go przekażę i będzie po wszystkim. Nie idź tam, bo nie wrócisz żywa! Popatrz, stoi tam. Stoi pod jedyną nieświecącą latarnią. Tak jak było umówione. Sam stój! Mam pomysł. Pójdę tam, udam, że wręczam mu sygnet, a ty go zaskoczysz i obezwładnisz. Idę. Mam to, na co czekasz. Dawaj sygnet! Oto on. Sik! Miałaś być sama! Oszukałaś mnie! Co zechcesz, ale nie zabijaj! Dawaj sygnet! Jak dobrze mieć przy sobie środki usypiające. Tym razem mogłam ich użyć w szczytnym celu. Tam ktoś jest! Może ma wspólnika! Nagrywaj, nagrywaj! A gdzie jest sygnet? Ta mewa ma coś w dziobie. Łapcie ją! Łapcie mewę! Łapcie mewę! Nie, nie! Nie chcę więcej zastrzyków! Boję się igiełki! Podobno chciałeś tamto siedzidełko. Może byłbyś zainteresowany lampą z zinem w środku. I nie chodzi o alkohol. Mam okazję do opchnięcia. A po ile? Lepiej powiedzieć za mało, niż za wiele. Na zakończenie mogę jedynie zdradzić, że tajemniczy milioner powiedział Samowi, iż to nie było ich ostatnie spotkanie. Z Glorią wkrótce się policzy, a sygnet i tak do niego wróci.